Cześć, w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak odżywiać brojlery. Zaraz ci właśnie to wszystko pokażę. Halo? Towarzystwo, odsunąć się. Więc jak widzicie, codzienna ściółka musi być świeża, żeby nie było twardo i żeby to po prostu się nie zakleiło, więc codziennie trzeba ściółkę zmieniać. Musi być karmnik z mieszanką. Zaraz wam pokażę, jaką mieszankę daję. O, taka mieszanka musi być. No i standardowo musi być jeszcze oczywiście woda, żeby miały co wypić i co zjeść. Tak się na razie prezentują. Więc tak, jest to mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt brojlerów od 1 do 10 dnia z firmy Agrokomplex. Z tego co widzicie, dodatki to witaminy. Przede wszystkim muszą być zachowane, żeby brojlery rosły. Oczywiście, żeby były zdrowe. Stać w ciągu 4 miesięcy od daty produkcji składnikami, jakimi są w tej mieszance, to oczywiście pszenica, kukurydza, nasiona soi ekstalowane, opieka oczywiście musi być zachowana, żeby brojler rósł, bo jeśli nie będziemy się opiekować i będziemy tak dawać, żeby nic nie było w karmniku, po prostu nie będą rosły i mogą nam pozdychać, więc oczywiście trzeba o takie stworzenia dbać. Kolejnymi składnikami, jakimi są w tym właśnie worku paszy, to oczywiście pszenżyto, nasiona rzepaku, węglan wapnia i fosforan. Napiszcie w ogóle w komentarzu, ile tutaj się znajduje brojlerów. Kto napisze prawidłowo ilość brojlerów, temu przypnę oczywiście serduszko. Jeśli chodzi o ciepło przekazywane brojlerom, w tym pomieszczeniu jest to lampa grzewcza, z tego co możecie zauważyć. Przypnę wam oczywiście link do zakupienia takiej lampy grzewczej. I w ogóle tu jest taki przełącznik, z tego co można tutaj zauważyć, do włączania i wyłączania. Kable rozprowadzone do prądu. No i tak tutaj jest zbudowany jeszcze taki, to miał być gołębnik dla gołębi, ale jest przeznaczony do innych celów teraz hodowlanych. Myślę, że pokrótce objaśniłem wam, jak właśnie odżywiam swoje brojlery. Napiszcie w komentarzu, jak wy odżywiacie i co o tym sądzicie. Więc ja już wam dziękuję oczywiście za materiał. Myślę, że takiego typu właśnie materiał wam się spodobał. W następnym odcinku nagram, jak opasze i w ogóle w jakich warunkach żyją pisklaki, które mają dopiero jeden dzień od inkubacji z jajka do pisklaka. Więc my się żegnamy, zostawcie oczywiście łapeczkę, subskrypcję. Nie zapomnij oczywiście, widzu drogi, o zostawieniu jeszcze dzwoneczka. Ja się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano!